Cześć, miło mi Was powitać w kolejnej odsłonie cyklu Studio Kultura. Słychać nas standardowo na 97,5 w Super FM oraz można słuchać i oglądać na profilach facebookowych Super FM i w Szczecinie.pl. Ja się nazywam Gabriel Augustyn, a moim gościem jest dzisiaj Paweł Lewandowski, reżyser i scenarzysta filmu Miasto nocą, Powrót rzeźnika z Niebuszewa. Cześć Pawle. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. I tutaj jeszcze na początek chciałem wspomnieć, że znajdujemy się wyjątkowo akurat poza studiem, znajdujemy się w kamienicy na Niebuszewie, w której w 1950 roku doszło do tragicznych wydarzeń znanych z historii o rzeźniku z Niebuszewa, w trakcie których zginęła Irena Jarosz. I ta historia jest w pewnym sensie punktem wyjścia do Twojego filmu. Tak, jest inspiracją dla fabuły, czyli krótko mówiąc, czytając kiedyś i zapoznając się z tą historią, no zakodowałem to i stwierdziłem, że to brzmi jak film, że to jest niemożliwe. No i że się tak wyrażę, zostało to w głowie i po iluś latach Waldemar Rakoczy wpadł na pomysł, żeby zrobić w Szczecinie thriller. No i jakoś po jakimś czasie się zapoznaliśmy i padł pomysł, żeby to było zbliżone do Rzeźnika z Niebuszewa, czyli żeby było inspirowane tą historią. No i od tego momentu napisałem ten scenariusz, zorientowałem się, że mamy przecież tą kamienicę jeszcze, że pewne rzeczy da się fajnie pokazać, przedstawić, że to trzeba w wersji współczesnej zrobić, bo to będzie fajne, będzie ciekawe. No i od tego pomysłu zaczęła się produkcja. Po napisaniu scenariusza podjąłem też decyzję, że będzie to film jak najbardziej profesjonalny, czyli po zebraniu jakiegoś wstępnego budżetu, ocenie naszych możliwości, po castingu, czyli po wybraniu aktorów, przystąpiliśmy do produkcji i myślę, że 2016-2017 to był początek tak naprawdę produkcji o tytule Miasto nocą. Zresztą taką informację też o tym 2016 jako starcie produkcji macie nawet na stronie, z tego co pamiętam. A powiedz mi, jakby co się różni, nie? Bo wiadomo, że mamy tutaj Powrót rzeźnika z Niebuszewa, czyli historię osadzoną w miarę we współczesnych czasach i jednak jakby fabułę, która no jakby bazuje, ale jest jednak historią w jakimś sensie osobną. No jest to klasyczny thriller, mamy śledztwo, zaczyna się film od tego, że giną młode kobiety w dziwnych okolicznościach, rozczłonkowane ciała odnajdują policjanci, nie wiadomo kto za tym stoi, kto jest tym zbrodniarzem. No i oglądając film krok po kroku zbliżamy się do tego co najważniejsze, czyli do tej inspiracji rzeźnikiem i w pewnym momencie rzeczywiście akcja się przenosi nawet tutaj bezpośrednio do tego mieszkania. Nie chcę spoilerować i zdradzać wszystkiego od A do Z, ale uwierzcie mi, że tej inspiracji jest sporo, będzie chociażby Rusałka. No i jakby nie było, jest to film o kanibalu, a że rzeźnik z Niebuszewa był podejrzewany o kanibalizm, więc ten motyw tutaj też jak najbardziej występuje. To jest właśnie to, o co chciałem zapytać, czyli czy wątki kanibalistyczne też się pojawią? Zresztą nawet na jednym z teaserów był fragment upadającego kawałka ciała, gdzieś tam do miski, krew i tak dalej, czyli wszystko będzie na swoim miejscu. Tak, tutaj. Muszą być tego typu fragmenty. Myślę, że widzowie na to czekają. No, skoro jest taka tematyka, to nie mogliśmy uniknąć tych drastycznych scen. No i film jest minimum od 16 roku życia z tego powodu. Okej, okay. A jak wyglądał research jakby do samego filmu? Bo rozumiem, że też musieliście się trochę jakby przygotować, jeżeli chodzi o samą jakby historię, która się wydarzyła, powiedzmy, którą my znamy z różnych, że tak powiem, doniesień, bo mamy z jednej strony przynajmniej trzy książki, które, a nawet cztery, jeżeli policzymy jeszcze z archiwum szy i ten reportaż, który się pojawił tam na początku o rzeźniku. Mamy książkę Jarosława Molendy, który próbuje jakby odpowiedzieć, czy to na ile tam było manipulacji milicji obywatelskiej. Mamy książkę taką luźną na tematy, powiedzmy, rzeźnika, czyli Jarosław Błachy i jego rzeźnik z Niebuszewa, który się bardziej bawi motywem brutalności pewnej w człowieku niż samą historią rzeźnika. Mamy też Maxa Czornyja, który napisał swój kryminał na bazie jakby tej historii. No i oczywiście Leszka Szumana, nie? Który jakby przetworzył to wszystko na potrzeby jakby legendy. I jak się w tym wszystkim poruszałeś, pisząc scenariusz, produkując film, reżyserując? Nie ukrywam, że wszystkie te tytuły, które podałeś, przeczytałem wnikliwie, znam doskonale, znam nawet osobiście autorów Jarosława Błachego i Jarosława Molendę, z tym, że no ja pracę nad Miasto nocą zacząłem grubo wcześniej. Początek był prosty od tego, co mamy w internecie, czyli to, co większość pewnie widzów sama dociera do tych informacji, to, co mamy w internecie, ale krok po kroku zaczęliśmy od odnalezienia grobu Józefa Cypka,
czy ten grób istnieje, czy to jest faktycznie prawda. Później sprawdziliśmy tą niemierzyńską, czy będzie realne wejście tutaj, nakręcenie tego, czy nasze możliwości produkcyjne na to pozwalają. Później staraliśmy się o Rusałkę, czy będzie pozwolenie na realizację zdjęć w tamtym miejscu. No i to wszystko razem. Ja w ogóle tą historię rzeźnika z Niebuszewa znam praktycznie na pamięć. Czyli jak ci ktoś obudzi w nocy i zapytał rzeźnika z Niebuszewa, to wszystko wiesz. Tak, i na tyle dobrze, że już się w ogóle tej historii nie obawiam i tak dalej. No i po przetworzeniu tych faktów, do których dotarłem, stworzyłem fikcyjną fabułę, która... A powiedz mi, bo tak jeszcze ci wejdę właśnie w jednej kwestii, bo słyszałem ostatnio, że z kolei archiwa w VPN-ie są tak średnio dostępne dla zainteresowanych. Czy tobie się udało jakby do nich dostać? Udało się i przy udziale Waldemara Rakoczego, który jest też jednym z głównych twórców tego filmu, dotarliśmy do ciekawych rzeczy w VPN-ie. Widzieliśmy ten słynny odcisk palca Józefa Cypka, mamy to nagrane i to rzeczywiście robi wrażenie. W ogóle czytanie tych akt policyjnych to jest ciekawa sprawa, jest to pisane takim fajnym językiem z innej epoki. No jedynie uciążliwe jest to, że charakter pisma czasami był niewyraźny, no ale mimo wszystko zetknąć się z tymi faktami naprawdę przyjemna sprawa. To też pamiętam, że w książce właśnie Molendy były skany tych części dokumentów i faktycznie jakby kwestia, jak to było opisywane, jakby ma taki swój nastrój też jednak mimo wszystko. A powiedz mi, jak w ogóle wyglądała kwestia realizacji tego filmu, bo mówisz, że jakby twoim punktem wyjściowym jakby do pracy nad Miastem Nocą było to, żeby to był film profesjonalny. Tak, nie? Tak, zdecydowanie. No rozumiem, że to nie było łatwe uzyskania. To było bardzo trudne. Ja się teraz cieszę, że podjąłem decyzję, żeby realizować ten film w 4K, co na początku produkcji było nowością i nie każdy się na to porywał. Ja podjąłem taką decyzję i dzięki temu teraz ten film wygląda tak, jak powinien, bo kinematografia się zmienia, rozwija, więc tutaj ta warstwa techniczna na ten moment jest taka, jak powinna być. Oprócz tego profesjonalny dźwięk, postprodukcja obrazu dźwięku. I to było trudne. Niektóre rzeczy musieliśmy robić na raty, bo tutaj nie zawsze ta produkcja przebiegała płynnie, czyli musieliśmy odwlec w czasie realizację niektórych scen, czy tam dogrywanie niektórych elementów postprodukcyjnych. Co było największym wyzwaniem w trakcie, poza jakby tą kwestią początkową, czyli 4K, które sobie założyłeś? Co wam najwięcej jakby trudności sprawiło? Dostęp na lokację na przykład, czy nie wiem, kwestia dźwięku, czy kwestia wyboru w ogóle miejsc, w którym się będziecie znajdywać? W dużym skrócie to ogólna organizacja planów zdjęciowych. Często przeszkadzała nam pogoda, często właśnie umówienie aktorów, dopasowanie tego wszystkiego to stwarzało największą trudność, nie ukrywam. No, że to była mordercza przeprawa, ale udało się. I co jeszcze było najtrudniejsze? Dla mnie największą przygodą w ogóle realizacyjną było nakręcenie jednej ze scen w prosektorium sądowym na Pomorzanach. Dzięki uprzejmości i pomocy Katedry Medycyny Sądowej właśnie w tamtym miejscu mamy nakręconą jedną scenę i dla mnie jako osoby prowadzącej tą produkcję na pewno zapadnie w pamięć to wszystko, co tam nakręciliśmy. Kolejne pytanie takie związane jakby z kwestiami realizacyjnymi. Aktorzy, jak dobierałeś, jaki był klucz, jak wyglądały castingi, jak można było się dostać w ogóle, żeby zagrać w twoim filmie? Castingów było kilka. Jeden był taki największy, który przeprowadzał Waldemar Rakoczy. Ten casting chyba był, nie pamiętam, który to już rok, ale przyszło bardzo dużo chętnych do Centrum Handlowego Turzyn i tam dużo osób, które zostały jakby w tym castingu wybrane. No jest faktycznie w Miasto Nocą i to był pierwszy taki największy casting. Drugi odbywał się troszeczkę wewnętrznie, czyli ja poprzez jakieś swoje kontakty starałem się dotrzeć do aktorów. Między innymi udało mi się dotrzeć do Adama Zycha, aktora z Teatru Polskiego. Między innymi znaleźliśmy Henryka Gęsikowskiego, też bardzo ważnego aktora, jeśli chodzi tutaj o scenę szczecińską. No i też obsadzenie wyglądało w taki sposób, że testowałem poszczególne osoby, sprawdzałem, czy pasują do danej roli, na tej zasadzie. Bo tutaj wspominałeś jeszcze przed naszą rozmową, że miałeś trochę profesjonalnych aktorów, trochę takich, tak, powiedzmy, naturszczyków bardziej. Tak, to jest taka mieszanka osób, które na przykład jedna osoba była kiedyś policjantem, pracowała w policji, no i gra policjanta, czyli pasuje idealnie, też dzielił się wiedzą na temat działań policji, więc to wszystko razem wydaje mi się, że tworzy taki fajny realizm i ten film uważam, że ma taką wartość dodaną,
że to jest ciekawe, że to jest troszeczkę inne podejście niż przy takich produkcjach z górnej półki, bardzo takich profesjonalnych, gdzie no odgórnie mamy aktorów zawodowych, to tutaj wymieszałem ten temat i to jest, myślę, bardzo ciekawe. To jakby ostatnie dwie kwestie, zanim pożegnamy się ze słuchaczami radiowymi i przejdziemy tylko na formę jakby streamingu na Facebooku. Pierwsza kwestia to jest samo miasto, bo jakby w tytule przede wszystkim jakby zwracacie właśnie uwagę na miasto nocą, nie na rzeźnika z Niebuszewa. Rzeźnik z Niebuszewa, czyli powrót rzeźnika z Niebuszewa, to jest podtytuł. I jak dużo Szczecina jest w ogóle w tym filmie i jak ważną rolę jakby odgrywa w filmie? Szczecina jest bardzo dużo, gra w roli głównej i w ogóle miasto jako scenografia sprawdziło się idealnie i to jest taki, myślę, że miasto nocą jest dowodem na to, że Szczecin jest miastem, które idealnie nadaje się do tworzenia filmów, ma wspaniałe lokacje, bardzo zróżnicowane, to miasto się fajnie kadruje, jeżeli już znajdziemy lokację, chcemy nakręcić scenę, to nie ma najmniejszego problemu, dodatkowo tereny poza Szczecinem też są bardzo ciekawe, no i urok miasta Szczecin nocą wydaje mi się, że jest specyficzny, niepowtarzalny i ja osobiście cenię sobie nasze miasto właśnie za te walory. No i zgodnie z tytułem Miasto nocą, dużo tej nocy w Szczecinie pokazujemy. Zresztą nawet w tym pierwszym teaserze, który ja pamiętam, przynajmniej to był taki fragment, gdzie było ciemno, klatka właśnie, odgłosy jakiegoś tam rąbania i tak dalej. To robiło nastrój. No tego klimatu nie zabraknie w Miasto nocą, ale już pochwalę się, że nawet otwarcie filmu Miasto nocą, czyli takie piękne ujęcie nocne autorstwa Rafała Celmera, ujęcie lotnicze, które już podkreśla cały klimat i to, myślę, jest bardzo filmowe i fajne. Powiedz mi jeszcze na temat samej premiery, bo premiera będzie miała miejsce dzisiaj, czyli w czwartek o godzinie 19 w Multikinie. Tak. I to jest jakby pierwsza okazja do tego, żeby ten film zobaczyć. A jak wyglądały w ogóle przygotowania do premiery? Czego można się na niej spodziewać? I jak później? Jak ktoś z mieszkańców będzie chciał pójść do kina, to czy będzie mógł? Jeśli chodzi o przygotowania do premiery, nie ukrywam, że troszeczkę ją przesuwałem z powodów takich, że no, trudne czasy są ostatnio, ale to już pomijając ten fakt, no, ciężko było dobrać terminy dla wszystkich. To jest pierwsza sprawa, a druga, no, premiera będzie wyróżniała się tym, że będzie przy udziale twórców, czyli większość osób zaangażowanych w tą produkcję będzie dzisiaj w Multikinie. No a jeśli chodzi o to drugie, czyli dystrybucję, to oczywiście będzie ten film wyświetlany w kinach, z tym, że szczegóły, myślę, poznamy w ciągu najbliższych tygodni, ale na pewno będą projekcje kinowe w Szczecinie, to na 100%, ale no, nieskromnie powiem, że szykuje się coś dalej. Czyli marzeniem moim jest wyjście z tym filmem poza nasze miasto, poza nasze województwo nawet, więc to jest główny cel po premierze Miasto nocą. Czyli tak spróbuję cię może pociągnąć trochę za język. Czy myślisz też o platformach takich streamingowych, których nazw może nie będziemy wymieniali, żeby nie robić im darmowej reklamy na razie. Natomiast czy myślisz o takim rozwiązaniu? Jakby, oczywiście, to jest trudne zagadnienie w ogóle do ugryzienia. Bardzo trudne i oczywiście myślę o tym i będzie to, myślę, zrealizowane, tylko nie mogę zdradzić gdzie, u kogo i na jakich zasadach, ale oczywiście streaming będzie tym takim ostatnim momentem dystrybucji, gdzie film będzie już bardzo szeroko dostępny dla wszystkich, ale uważam, że należy wyjść z domu, nie siedzieć na kanapie i obejrzeć Miasto nocą w kinie, bo tamten film wygląda i będzie wyglądał najlepiej. No, jestem kinomaniakiem i dla mnie oglądanie w ogóle tego filmu, nawet u mnie prywatnie na telewizorze, to jest pomyłka i zapraszam do kina teraz i w przyszłości. No ja się z tym zgadzam zupełnie, ja jako człowiek, który od no, gdzieś końcówki lat 90. jak poszedł pierwszy raz do Delfina samodzielnie na Matrixa bodajże, to jestem w kinie zakochany i ten moment, kiedy nie można było do kina chodzić, to było coś tragicznego, więc nie wyobrażam sobie premiery, która się w kinie jakby nie odbędzie. I bardzo się cieszę, że Miasto nocą też swoją premierę w kinie będzie miało. No też się bardzo cieszę, uważam, że to jest duży sukces. W ogóle wszystko razem, i ta premiera, i ten film, i ludzie, którzy przy tym brali udział, to jest piękna sprawa i jestem dumny, że dotarliśmy do tego momentu. To tak, w tym miejscu zakończymy naszą część rozmowy radiowej. Państwa, jeżeli macie Państwo ochotę dołączyć do dalszego ciągu tej rozmowy, zapraszam na profile facebookowe w szczecinie.pl i Radia Super FM, a z Państwem słuchaczami do usłyszenia przy kolejnej okazji, przy kolejnym Studiu Kultura.
I kontynuujemy tutaj temat twojego filmu Miasto nocą, powrót rzeźnika z Niebuszewa. I poruszyłeś jakby trochę jakby tej kwestii związanej z realizowaniem tego filmu. Zaczęliście mniej więcej gdzieś tam w okolicach 2016 roku. Premiera będzie teraz, czyli w 2023. Mówiłeś, że tutaj ta premiera chociażby ze względu na COVID-a jakby była przesuwana. I co jeszcze jakby miało wpływ na powstawanie, znaczy na wydłużanie jakby tego okresu produkcyjnego? Wspominałeś w pierwszej części rozmowy o tych kwestiach terminowych i tak dalej, ale z jakimi problemami jeszcze taki twórca, powiedzmy, no niezależny jednak, jakby musi się mierzyć? I czy może liczyć też na miasto jako wsparcie na przykład w tej kwestii? Tutaj tego ostatniego pytania może nie chciałbym rozwijać, bo to wsparcie czasami było, okay, ale zdecydowanie było go za mało. I uważam, że władze miasta powinny troszeczkę lepiej traktować takie osoby jak ja, takich filmowców niezależnych, no bo dzięki temu możemy rozwijać sztukę filmową w naszym mieście. I nie chciałbym może narzekać, ale powiem tak delikatnie, że oczekiwałbym większego wsparcia i tu nie zawsze chodzi o finanse, chodzi o taką pomoc w załatwieniu pozwolenia, żeby gdzieś wejść, żeby może zamknąć ulicę w celu realizacji jakiejś sceny, a nie zawsze ekipa filmowa musi dysponować ogromnym budżetem. Jeśli władze miasta by przychylniej popatrzyły i doceniły niezależnych filmowców, no to myślę, że byłoby tylko dobrze dla wszystkich, i dla artystów, i dla odbiorców, i dla naszego miasta tak w ogóle. A myślisz, że to jakby wynika ogólnie z tego, że po prostu jesteś, powiedzmy, mniejszym filmowcem, czy z tego, że na przykład temat może być dla niewygodny w jakimś sensie? No bo jednak mamy tutaj mordercę, morderstwo, wiesz, jakby sprawa jest taka kontrowersyjna o tyle, że też jakby z różnych względów ostatnio chociażby pojawiła się taka dyskusja przy okazji Dahmera od Netflixa. Na ile jakby, wiesz, jak w porządku jest mówienie o mordercy, a nie mówienie na przykład o ofiarach, nie? No to jest bardzo dobre pytanie, na które mógłbym odpowiadać długo, ale powiem, że tu chyba nie chodzi o tematykę. Ja myślę, że to raczej chodzi o to, że jak ktoś zaczyna, najtrudniej jest zacząć. Czyli jeżeli nie mam grubego nazwiska związanego z polską kinematografią, jeżeli moje nazwisko nie otwiera drzwi, jeżeli w obsadzie nie mam znanego aktora, no to z automatu już jestem skreślony, bo to odczuwałem i tak to niestety działa. I jest w ogóle, pojawia się pytanie, czy w Polsce istnieje kino niezależne. Moim zdaniem bardzo cienko to wygląda. I też powiem coś takiego, że różnica między kinem niezależnym a takim w pełni profesjonalnym, to ta granica jest cienka. Nawet kino czasami amatorskie bywa momentami lepsze od tego profesjonalnego. Mamy chociażby przykłady nawet w niektórych produkcjach, które debiutowały na dużych platformach streamingowych. No właśnie, nie? Więc tutaj no niestety nie jest łatwo zacząć, tak bym powiedział. A jeśli chodzi o tematykę, czyli morderców, czy w ogóle powinniśmy sobie pozwalać na naruszanie takich tematów, no to myślę, że jeżeli ktoś nie chce, to niech nie ogląda. Nic złego w tym nie widzę. I też Miasto nocą nie przekracza żadnej granicy. No warto mieć ten dobry smak. Ale no, takie jest życie, że mamy zło i dobro. I wymieszanie tego, robienie sztuki o takiej, a nie innej tematyce, no to jest naturalne po prostu. To jeszcze przychodzi mi do głowy jakby jedna kwestia z materiałów promocyjnych jakby filmu, bo tam pojawia się takie zdanie na temat pewnych problemów takich, no nie wiem, czy psychicznych to jest dobre określenie, policjanta, który jakby prowadzi sprawę, czyli jakby bierzecie jakby na warsztat temat tego, że to jakby zajmowanie się takimi rzeczami, to nie jest łatwe dla drugiego człowieka. Oczywiście, że tak, praca w policji na pewno nie należy do łatwych i myślę, że policjanci z Wydziału Kryminalnego, czyli tacy, jak występują u nas w filmie, to trzeba mieć odporność psychiczną, trzeba mieć charakter. To jest bardzo ciężka praca, ale jednocześnie ciekawa. Sam się przy okazji robienia filmu mocno zainteresowałem, zbierałem szczegóły, chciałem, żeby było realistycznie, żeby nie było jakichś głupot i tak dalej. No i to też jest elementem fabuły filmu Miasto nocą, właśnie relacje między policjantami, między osobami, które szukają mordercy i tak dalej. I to jest też fajny element fabuły filmu Miasto nocą.
Czy masz już w głowie jakieś kolejne projekty, o których możesz opowiedzieć? Mam w głowie kolejne projekty, oczywiście, że tak. Zdradzę już teraz, że nie kończę, jeśli chodzi o Rzeźnika z Niebuszewa, filmem Miasto Nocą, ponieważ prowadzę produkcję, która jest filmem dokumentalnym o tytule Rzeźnik z Niebuszewa, historia prawdziwa, i będzie to przeciwieństwo filmu Miasto Nocą, ponieważ Miasto Nocą jest kinem rozrywkowym, a ten dokument o rzeźniku będzie poważnym dokumentem na ten temat, który doda i pokaże wiele ciekawych rzeczy, o których ludzie nie mieli pojęcia, i będzie tutaj naprawdę coś ciekawego. Mimo że ten temat wydaje się znany, oklepany, to dotarłem do rzeczy bardzo interesujących, i przy okazji zbierania materiałów do Miasto Nocą uważam, że jestem właściwą osobą, która powinna taki dokument zrobić. Też mi się tak wydaje, szczególnie, że akurat dzisiaj znajdujemy się poza studiem, czy to w Szczecinie.pl, czy to studiem Radia Super FM, i mamy okazję jakby widzieć samą lokację, nie? W której jakby wydarzyły się te dramatyczne rzeczy w 1952 roku. I na wstępie jakby sam zaznaczyłeś, że no, jak to się mogło coś takiego długotrwającym jakby procederze jakby dziać. No nie? Właśnie, bo powiem szczerze, że wiele bzdur jest opowiadanych i rzeczy, które nie mogły mieć miejsca ze względu na nawet to, jak wygląda to miejsce. I będę to wyjaśniał w dokumencie, prostował te takie bajeczki, te niedopowiedzenia. No bo pewne rzeczy, nawet my stojąc tutaj, odczuwasz, że to, co czytałeś w internecie, niekoniecznie mogło mieć miejsce. Tak. I że dużo przesady w tym jest i kłamstw. Zresztą nawet czytając, wiesz co, książkę Jarosława Molendy, to moja głowa jakoś tak pracowała po przeczytaniu chociażby wcześniej jakby tego, co Leszek Szuman jakby zrobił z tą historią. Snuła wizję naprawdę bardzo dużej lokacji, dużego mieszkania, nie? A to jakby tak... No właśnie, jest to niekoniecznie tak mała kamienica, małe mieszkania, w środku też jest dosyć mało miejsca, więc już sam ten fakt powoduje, no, że to nie mogło być możliwe na taką skalę, jak to ludzie opowiadają i rozpowiadają. Ja powiem jedną ważną rzecz. Czemu powstaje tyle produkcji związanych z Rzeźnikiem z Niebuszewa, tych książek i tak dalej? Czemu to jest takie inspirujące? Z tego powodu, że jest tajemnica. Cały czas, jak to czytamy, są te niedopowiedzenia. A to jest idealne do tworzenia książek, do tworzenia filmów. Te właśnie niedopowiedzenia i ta aura tajemnicy powoduje to, że u każdego uruchamia się wyobraźnia, że to jest niewiarygodne, niemożliwe, i myślę, że to jest tutaj kluczowe. Też z tego względu mamy najróżniejsze podejście jakby do tego tematu, bo tak, mieliśmy Jarosława Molendę, który jakby próbował tutaj się bawić fikcją, prawdą, sięgał po dokumenty IPN-owskie i tak dalej, i tak dalej. Mamy też wariację Jarka Błachego na temat rzeźnika, o czym już wspominaliśmy, że to jest taka, no bardziej jakby pewna, może nie przypowieść, ale historia o złu, który jest po prostu w człowieku bardziej, pod egidą tego rzeźnika z Niebuszewa. Mamy tego Maxa Czornyja, który po prostu zrobił swoją taką bardziej fikcyjną jakby historię, więc jest to pojemne. Jest to pojemne. No właśnie, nie? I to jest ciekawe, jak można to rozwinąć, ile z tego można czerpać, i nic złego w tym nie widzę. Myślę, że bardzo dobrze, i każde miasto ma jakieś takie swoje historie, i jeżeli twórcy, w szczególności lokalni, podejmują taki temat, no to tylko się cieszyć i czekać na efekt. Dwa pytania na sam koniec ode mnie. Pierwsze to jest takie, czy widzisz jeszcze jakąś inną postać albo inny wątek w mieście u nas w Szczecinie, który miałby podobny impact, podobny kaliber co historia Rzeźnika z Niebuszewa, żeby ją później przetworzyć na materiał filmowy? Czy w ogóle moim marzeniem to byłoby nakręcić 52 rok, czy może inaczej lata powojenne. Ten stary Szczecin, taki, który jest odbudowywany po wojnie, to mnie bardzo ciekawi, i tych historii myślę, że nie brakuje w naszym mieście. I tutaj już może zostawmy te takie smutne, makabryczne tematy, jak Rzeźnik z Niebuszewa, ale ogólnie jak ludzie tutaj zaczynali swoje życie, to jest bardzo ciekawe, sięgając nawet do historii mojej rodziny, mojego dziadka, jak tutaj przyjechał do Szczecina, jak się wprowadzał. No to by było moje marzenie, pokazać coś takiego, i to kręci, może kiedyś coś takiego powstanie, może ktoś inny nawet to zrobi, ale jeżeli pytasz mnie, czy moje miasto Szczecin mnie inspiruje, jak najbardziej tak, i mam w głowie nie jeden pomysł na film. Tutaj ja się z tym zupełnie zgadzam, że miasto jest bardzo pojemne, jeżeli chodzi o tego typu historie. W zeszłym tygodniu akurat rozmawiałem z Adamem Zadwornym, który zrobił taką książkę o szpiegach w Szczecinie. To też jest, myślę, że samograj, bo tam mamy zarówno właśnie ten okres po 1945 roku, lata 60., czyli ten półświatek, kaskada i tak dalej, i tak dalej.
No ale mamy też chociażby Krzysztofa Niewrzędy książkę Confinium, w której akcja się zaczyna gdzieś tam 44 rok i masz wątek jakby końca wojny i próby jakby odnalezienia się w ogóle w zupełnych ruinach, nie? Więc to takich historii jest mnóstwo do opowiedzenia. No może nasze miasto będzie, nie wiem, jakimś centrum filmowym. Marzy mi się taka sytuacja, ale... Trochę się kręci. Tak, no kręci się i dobrze, niech się kręci coraz więcej, ale zobaczmy, że nawet całkiem niedawno tunele pod Zamkiem Książąt Pomorskich, tak. Kolejna nowość, kolejna niespodzianka i to cały czas wraca ta historia tego miasta, ten okres niemiecki, okres przedwojenny, powojenny, to cały czas krąży tutaj i powinniśmy się tym interesować, bo to jest bardzo ciekawe. Zresztą na temat tuneli i podziemi Szczecina powstała kolejna książka, o której też niedługo będziemy akurat w Studiu Kultura rozmawiali. Ostatnie pytanie ode mnie. Twoje ulubione lokacje w mieście. Niekoniecznie takie, w których kręciłeś, a może takie, w których chciałbyś kręcić nawet. No to myślę, że dzielnica Pogodno od zawsze mi się podobała, ale zaznaczę, że Pomorzany i Niebuszewo to moje dwie ulubione dzielnice. Pomorzany dlatego, że się tam urodziłem, a Niebuszewo ze względu na film Miasto Nocą i to, co mi się trafiło. Więc to podkreślam zawsze wszędzie, jak z kimś rozmawiam, Pomorzany i Niebuszewo. No ale takich miejsc, no Pogodno, pełno jest fajnych lokacji w Szczecinie, mnóstwo tego jest. No tutaj ja też nie byłbym sobą, jakbym nie zapytał o Prawobrzeże, bo tam też mi się wydaje, że jest mnóstwo tematów takich do ruszenia, jeżeli chodzi o lokacje, bo mamy tam okolice Załomia, mamy Żydowce, Podjuchy i tak dalej, które też mają sporo ciekawych miejscówek, chociażby nieczynne zakłady Wiskordu, które też można dobrze wykorzystać, tak myślę. Zdecydowanie tak, zresztą na Wiskordzie nawet miałem przyjemność nakręcić kiedyś teledysk, więc znam doskonale to miejsce, ale nie zapominajmy o północnym Szczecinie, który jest też bardzo ciekawy, więc no, tutaj tematów, lokacji nie brakuje. Cóż to... Pozostaje w takim razie życzyć sobie, żeby premiera filmu Miasto Nocą, Powrót rzeźnika z Niebuszewa przysłużyła się do tego, żeby te kolejne projekty i kolejne pomysły jakby wchodziły w życie i żeby te lokacje i ten Szczecin był wykorzystywany. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Państwa, mam nadzieję, zapraszam do kin za jakiś czas na Miasto Nocą, Powrót rzeźnika z Niebuszewa. Do usłyszenia i do zobaczenia. Cześć.